Dobry wieczór Polsko, Ryszard Makowski. Moim gościem jest nieustannie przesympatyczna pani poseł Krystyna Pawłowicz. Dobry wieczór. No, troszeczkę musimy tutaj przejść na tematy mniej sympatyczne, bo do tej pory to no, oczywiście nie wszystko to, co mówiliśmy, było sympatyczne. Rozmawialiśmy o piłce nożnej, rozmawialiśmy o wydarzeniach czerwca, o Ursusie, o Radomiu. No ale przejdźmy teraz do dzisiejszych czasów. Pani napisała taki dosyć no, odważny i poważny list do premiera Morawieckiego. Może ja zacytuję tutaj część, bo może nie wszyscy z państwa mieli okazję się z tym listem zapoznać. Ten list dotyczy imigracji. Mimo iż Prawo i Sprawiedliwość w kampanii wyborczej obiecywało, że nie będziemy przyjmować migrantów ani tak zwanych uchodźców, zgłaszają się do mnie ostatnio szczególnie licznie nasi wyborcy, którzy śledzą tę sytuację i wskazują, że jednak dochodzi do sprawowania, do sprowadzania i przyjmowania muzułmańskich migrantów i uchodźców do Polski. I zadała pani parę pytań. 15. Czy prawdą jest 16 pytań 16, było. Tak. Czy prawdą jest, że Polska podpisała umowę dwustronną z Uzbekistanem na przyjęcie pracowników z Uzbekistanu do Polski? Czy prawdą jest, że stawki godzinowe za pracę przyznane tym zagranicznym pracownikom są znacznie wyższe niż pracowników polskich? Czy prawdą jest, że Polska podpisała podobne umowy z innymi państwami azjatyckimi dotyczące przyjmowania pracowników do Polski? Czy prawdziwa jest informacja, że okręt chiński, który zacumował niedawno do Polski, przywiózł na pokładzie chińskich pracowników? I dostała pani odpowiedź? Nie, nie dostałam odpowiedzi, dlatego że ja wysłałam to parę dni temu, 20 czerwca. I tutaj też nie należy tego listu odbierać jako ataku na premiera, tylko po prostu jest to, no, wykonuje swój obowiązek poselski, dlatego że ogromną część korespondencji, maili, listów, które otrzymuję, dotyczy spraw migracji, imigracji i tak dalej. I tutaj no nie mogę powiedzieć, że nie podzielam obaw. To nie są moje pytania, bo ja tutaj zebrałam pytania, które najczęściej się powtarzały, najczęściej mi zadawano. I ponieważ sama no, mieszkamy w Warszawie, to widzimy, że bardzo no, niepokojąco wzrasta ilość tych osób, które trudno powiedzieć, które wyraźnie zadomowione, bo to nie tak, że chodzą z pakunkami, przychodzą z dworca na dworzec, tylko zadomowione, rozwożą jedzenie i to są gdzieś z dalekiej Azji, Pakistan, ale i tutaj z bliskiej Azji, więc to wszystko z przykrością nawet piszę, dlatego że z jednej strony wierzę w dobre intencje naszych władz, jak wcześniej pisałam już raz czy dwa, ministrem był wtedy spraw wewnętrznych pan minister Błaszczak, i udzielił mi szerokiej informacji, też na zapytanie tutaj paru osób, a dotyczyło to, właściwie spowodowane było tym, że gdzieś tu pod Warszawą, w koło Góry Kalwaris, jakiś ośrodek, który Czeczeni mieszkają, i oni po prostu agresywnie zachowywali się wobec mieszkańców. Jeden z rodziców z takiego dziecka, Czeczen, poszedł do szkoły, pobił nauczyciela za jakąś ocenę, która się tam nie podobała. I ludzie tam zresztą pisali do mnie, przysyłali mi listy, filmiki, że dziewczyny, kobiety boją się, jak mężowie wyjdą do domu, to boją się wychodzić z domu do sklepu, dlatego że tam ci wychodzą z tych ośrodków, robią co chcą, one się po prostu boją. I po tym dostałam odpowiedź, która właśnie, z której wynikało, że to jest wszystko pod kontrolą, że to są w tych ośrodkach siedzą ci ludzie, to tam to są czasem problemy i tak dalej. No ale pisałam również o tym, że niezależnie od tego, co robi rząd, to taką akcję przeciwną i polityce rządu przeprowadzają te takie właśnie tak zwane organizacje obywatelskie, stowarzyszenia obywatelskie, finansowane przez Sorosza, na którego teraz rząd węgierski wydał szereg ustaw, Stop Soros, i wydał szereg ustaw, które zabraniają sprowadzania i utrzymywania i pomagania wbrew polityce rządu w nielegalnym przetrzymywaniu, sprowadzaniu, finansowaniu i wszelkiej pomocy takim osobom, które nielegalnie na Węgrzech się znajdą. Komisja, słynna Komisja Wenecka, już zaprotestowała i zażądała wycofania się Węgier z tych ustaw. No i wzięto to na tapetę również Komisja Europejska, która właśnie zdaje się, że dzisiaj uruchomiła również procedurę artykułu słynnego 7 wobec Węgrów i zażądała tutaj wycofania się, w ogóle ingerencji
ingerowano w sprawy Węgier i zażądano wycofania się z ustaw. No mamy powtórkę, tak jak my tutaj w sprawach wymiaru sprawiedliwości, to komisja, organy unijne, Komisja Wenecka, która jest emanacją, ona nie jest przy samej Unii Europejskiej, jest po prostu żąda, wystawia tutaj oczekiwania, żądania suwerennemu państwu. Od razu też trzeba powiedzieć, że sprawy terytorium i obywatelstwa i decydowania o tym, kto przybywa na terytorium danego państwa, należy do wyłącznej kompetencji państwa członkowskiego. Nigdzie w traktatach traktaty te nie przyznają tej kompetencji Unii, organom unijnym, podobnie jak sprawy wymiaru sprawiedliwości, z którymi my się borykamy teraz, bo sprawy wymiaru sprawiedliwości należą do wyłącznej kompetencji państwa członkowskiego. I uruchamianie, straszenie, ale tylko chcę powiedzieć, straszenie tutaj, bo Węgrzy sobie dają z tym rady. My w Polsce, ja jeszcze powiem, też zwróciłam uwagę, pisząc listy jakiś czas temu do ministra Błaszczaka, zwróciłam uwagę, że mamy tutaj, które organizacje tak zwane finansowane przez tego Sorosza, Welcome, jakoś tam jakieś takie dziwne nazwy miały, są finansowane w Gdańsku, pan prezydent Adamowicz wprost przeciwko, bo to są działania wymierzone przeciwko PiS-owi. Jak PiS prowadzi politykę ochrony i bezpieczeństwa obywateli, no to Poznań, Warszawa, pani Gronkiewicz-Waltz teraz bardzo przychylnie tutaj postanowiła zaopiekować się przybyszami, kiedy wyrzuca jednocześnie na bruk mieszkańców tutaj kamienic warszawskich. Więc mimo że dostałam wówczas odpowiedź, rząd odpisano mi, że ma to pod kontrolą, że niestety no są pewne działania, które samorządy terytorialne prowadzą samodzielnie, przeciwko oczywiście rządowi, że jest to pod kontrolą w pewien sposób, ale wiemy, że jest to finansowane i te osoby odpisano mi również, że ludzie mają prawo zapraszać kogo chcą. Oczywiście ci ludzie tak zwani, ci członkowie tych różnych stowarzyszeń, przecież nie z własnej kieszeni zapraszają, otrzymują, tylko obracają pieniędzmi właśnie Sorosza, który tutaj prowadzi politykę ponad głowami państw narodowych. I oni sobie tutaj upatrzyli właśnie Węgry nieposłuszne, niepokorne i nas, i tutaj koniecznie muszą nam zasiedlić. Więc ponieważ to jakby no, oczywiście tłumaczono to w pewien sposób, że granice są na obszarze Schengen Unii Europejskiej, między innymi również Polski, Niemiec, są otwarte i osoby tutaj mogą, które są w Niemczech, otrzymały jakieś karty pobytu, mogą swobodnie przekraczać, przybywać tutaj do Polski. No i tu i właściwie to nawet jest zrozumiałe przy granicy zachodniej, ale jeśli to są mnóstwo ludzi, tutaj jest na wschodnich terenach, w Warszawie, więc i wzrasta ich ilość. Co więcej, pani Gronkiewicz-Waltz w Warszawie, też nie wiem ile na zgody, na ile meczetów tutaj powstają, zdjęcia co jakiś czas pokazują się, całe grupy chodzą i zupełnie w tych ortodoksyjnych strojach, no, urządzają modły na ulicy, na osiedlach gdzieś i tak dalej. No więc ponieważ tutaj ja się czuję przedstawicielem wyborców moich, i ponieważ, a jednocześnie wiem, że rząd wyraźnie mówi, my się nie godzimy na przyjmowanie, ale głównie akcent jest położony na tak zwany mechanizm relokacji przymusowej, którą Unia Europejska, Niemcy po prostu chcą rozładować ten tłum u siebie i przesyłać do krajów, które oni tam właśnie uważają, że powinny te osoby wysłać. Ale tutaj jest poza wszelką relokacją, o tym pisał w sieci. No właśnie się do tego przejść, że tutaj był w poprzednim numerze, był tak, nawet tam okładkowy tak, artykuł Marka Pyzy i Marcina Wikło, jak mafia sprowadza do Polski imigrantów. No i to jest przerażające, że ten proceder, no, rząd nie widzi tego procederu, odpowiednie służby nie widzą tego procederu. Ja nie wiem, ja dlatego napisałam to pismo. Mi się wydaje, że to jest taka już skala, że na pewno to widzą. Być może są jakieś metody zwalczania czy przeciwdziałania, ale ponieważ ja wierzę, bo znam tu polityków naszej strony, pani premier Szydło i pana prezesa Kaczyńskiego i pana ministra Błaszczaka, osoby, z którymi wymieniamy się myślami, uwagami, więc ja wierzę w ich dobre intencje, natomiast no jednak taki list chciałam, ja wysłałam nawet dlatego, żeby pokazać, że to nie jest tak, że to można, że to trzeba w tej sytuacji jasno powiedzieć, jakie działania się podejmuje, jakie nie, ponieważ udzielał ostatnio wyjaśnień pan minister Czaputowicz, ale on, przepraszam, z całym szacunkiem, ale nie były to wyjaśnienia, które wyjaśniały, tylko ludzie sami zaczęli liczyć, że jak tutaj 3700, tam miało być 2700, tu jest 3900, to i tak dalej, więc być może powinniśmy uspokoić polskich obywateli, Polaków, nas, żeby jasno i językiem jasnym powiedzieć,
powiedziane, ponieważ w prawie jest bardzo dużo określeń na oznaczenie osób. Mamy cudzoziemców, mamy osobę zagraniczną, mamy migranta, mamy uchodźcę, osobę z kartą pobytu. Co byśmy nie chcieli, jak w ubezpieczeniach przy osobach niepełnosprawnych, co by się nie chciało na każdy odcień. I posługiwanie się takim językiem, który być może pozwala jakoś ukryć niektóre osoby w niektórych grupach, które nam się wydaje, że one są takie łagodne i może nieszkodliwe, jest mało zrozumiałe. I ja bym chciała, poza tym też trzeba wziąć pod uwagę, że dużo jest takich wrzutek kłamliwych, po prostu plotek różnego rodzaju. Ja jestem ciekawa właśnie na przykład, czy to prawda jest z tym statkiem. No ale to z dwóch źródeł słyszałam, więc też bym chciała wiedzieć, czy to prawda. No, no ja tutaj pani na takie pytanie. Ja wiem, że nie, ale ja właśnie panu tłumaczę, dlaczego napisałam. I być może niektórym osobom się wydaje, że właśnie jakieś głupie pytania wymyślone, ale takie pytania ludzie nam zadają. Ja bym chciała uzyskać odpowiedź taką, którą umieszczę. I mi się wydaje, że ktoś mówi, no atakuje rząd. Nie atakuję rządu, to jest mój rząd i ja bym chciała wygrać wybory. I ponieważ to był jeden z naszych podstawowych obietnic wyborczych, uważam, że nie możemy bać się naszego rządu. Ja się nie boję naszego rządu i wiem, że to tylko pomoże, no może uspokoić obawy. A jeśli nie, to niech to stanie w prawdzie. Jak to jest naprawdę? Ja też tak uważam, że jedyną szansą dla PiS-u na dalsze działanie jest rzeczywiście to bycie w prawdzie, bo robi się takich tu sporo niedomówień, no jeśli chodzi o stosunki. I ludzie sami to szczególnie jeśli chodzi o stosunki polsko-żydowskie, jest pełno niedomówień i ludzie tak troszeczkę też tracą orientację. Ale ja muszę przyznać, że po programie tutaj, który ma miejsce między 20 a 22, czy odbywa się między 20 a 22, będzie bardziej po polsku. Miałem trochę czasu, jakoś tak nie spieszyłem się, bo przeważnie jeszcze coś mam do zrobienia, do napisania, ale trochę się chciałem przejść po Warszawie tak po nocy i zdziwiło mnie to, że tu w okolicach Nowego Światu, no z jednej strony się ucieszyłem, że tam na zapleczu Nowego Światu tyle jest knajpek, restauracji, ludzie siedzą i się bawią i tak akurat lubię taki tryb życia, sam powiem szczerze, trochę młodości spędziłem w podobny sposób u Fukiera czy u Hopfera w Warszawie. Ale to zaskoczyło mnie właśnie duża ilość języków, których tak no za bardzo nie znałem, no, które były używane tutaj dookoła. Potem i poszedłem... raczej nie są to francuski, niemiecki, angielski. No, ale na przykład rosyjskiego dużo było, albo, tak? Albo ukraińskiego, bo aż tak nie rozróżniam, powiem uczciwie. Natomiast dużo było właśnie tutaj takiego wschodniego języka. Poszedłem potem sobie jeszcze pod Pałac Kultury, bo tam jakaś scena była, coś tam się odbywało. Tam też było pełno ludzi, też jak mijałem tych... no, nie wiem, pary czasami, czy większej ilości, czy większe grono, no to też ten język nie był polski. To tak, ja nie mam nic przeciwko temu, no żeby przyjeżdżali ludzie do Polski, czy turyści, czy nawet żeby się osiedlali, jeżeli im się Polska podoba. Natomiast no, jeżeli to ma być na zasadzie, tak jak tutaj było w naszym tygodniku, na zasadzie mafii, która za pieniądze tutaj relokuje obywateli z innych krajów, no to mi się nie podoba. Nawet nie wiem, na czym to polega, że nagle pojawiło się tak wielu Hindusów, którzy jeżdżą tymi rowerów. Tak. No, aż tak nie rozróżnię, no, ale w każdym razie. No, ale z tych artykułów wynika. No tak, ja tak, że się pojawiło tych dużo aż tak odległych krajów, którzy tutaj przyjeżdżają i no i zajmują się, tak jak widać, chyba zmonopolizowali te dostawy żywieniowe tam sygnowane Uberem. I to no, chyba też muszą mieć pozwolenia na pracę. Ktoś ich chyba tutaj, no bo wątpię, żeby wszyscy jeździli tak na tak zwane czarno. Bo by się tak nie pokazywali w takich miejscach. Natomiast ja jestem zdumiona i bym powiedziała, że no też oczywiście wyzywają mnie tam, że jestem ksenofobka i że właśnie nie lubię innych. To pewnie ci, co biorą od Sorosza parę grosz. No właśnie, no i pani tutaj Kluzik-Rostkowska, ach, moje dzieci chodzą, tutaj Ukraińcy obok, tu Czeczeni i tak dalej, i że jestem ciemnogród i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja powiedziałam, że może zmienisz ten właśnie dowcipny ton, jak ci dzieci ubogacą, co nie daj Panie Boże. Natomiast my tak nie wiem, to przyjmujemy. To jest takie, ja to odbieram jako takie gadanie i działanie na złość PiS-owi, bo to nie jest. Im bardziej my tej Polski, bezpieczeństwa państwa polskiego bronimy, to te wypowiedzi są takie tak głupie i tak idiotyczne i takie bez wyobraźni. Przecież to, co spotyka, widzimy na ulicach miast niemieckich czy francuskich, może spotkać dzieci pani Pomaskiej, czy Joasi Kluzik-Rostkowskiej, czy jeszcze innych. No, nie, no, przecież my taka, tutaj.
taka znajoma ze Szwecji powiedziała mi, że tam no, nastolatek się na basen samych nie puszcza. No, bo no to... ale wieczorem, no, no jak ktoś tutaj wie, no nie wiem, kto, dziewczyny, czy są odważne, wychodzą teraz w Warszawie. No ja tego, tego też nie wiem, bo po pierwsze nie jestem dziewczyną. No nie, ale jak pan chodzi i mówi pan, że pan lubi się przejść i, no nie, i tego, no to nie wiem, czy chodzą tak, no, no, czy się no, odważą. Nie, same nie, no też mi tak trudno powiedzieć, no, która, no, to też, która, tam, no. która tam jest odważna, która ja nie. Ja się no. boję i jasno to mówię, nie jestem ksenofobką, to jest tak, jakby wie pan, do mojego mieszkania wpuścili ci, do mojego mieszkania, do mojego domu, wpuszczono ci osobę przybysza, który przychodzi, pokazuje, że jak on tu przychodzi, to jest jego porządek. Ale... I oni przychodzą tak, ale czy Niemcy nie przyjmą wszystkich, jest teraz, jest butują sprawa, się poszczególne kraje, a ja się boję, ja ich nie chcę tutaj, każdy niech pilnuje swojej chałupy, jak ludzie, którzy mówią, że przyjeżdżają, że są uchodźcami, niech walczą o ten kraj, a nie zostawiają kobiety, dzieci i przyjeżdżają tutaj właściwie nie wiadomo, dobrze, może najpierw mężczyzn się wpuszcza, tylko że niestety to są ludzie, którzy nie mają dobrych, wielu, ja nie wszystkich widzę, ale taka arogancja, z jaką się zachowują, tam można w internecie znaleźć, nawet w Polsce, pokazuje, że nie mają dobrych zamiarów, no, krzywdy człowiek nie robi, Polska pomaga na miejscu, bardzo dobry sposób, jeśli ktoś uczciwie przyjeżdża do pracy, są tu osoby, pracują, są firmy pakistańskie, na pewno i Hindusi tutaj mają swoje interesy, nikt im krzywdy nie robi, no, tylko to nie może być tak, że ktoś ci chce wpuszcza osobę, co do której boisz się i ten, poza tym to się robi taka i na zachodzie i u nas taka dziwna sytuacja, że te osoby napływowe, tak to powiedzmy, są lepiej traktowane niż tubylcy, prawda? No co, lepiej w ogóle nie mają z ochrony, jeszcze w Polsce to może nawet, ja, ale też jestem ciekawa, jak to jest z tymi zarobkami, bo tutaj ktoś właśnie pisał i zwracał, i to właśnie to nie były pojedyncze nawet pytania, że oni mają lepsze warunki, że bardziej z większej, lepszej opieki korzystają. Też mnie zdziwiło i też ten program 500+, w końcu to był, jak pamiętam, program dla poprawy demografii polskiego narodu. No, dlaczego mają dostawać 500+ osoby, na przykład muzułmanie, którzy przyjeżdżają, dlaczego mają dostawać? Ja rozumiem, że mają świadczenia pracownicze, bo to proszę bardzo, dostają, pracuje. Muzułmanie tu 500+ dostają? Nie, no pytania jest, nie muzułmanie, osoby, które uchodźcy, no przyjeżdżają, migranci i że korzystają z tego, to ja się pytam, no, bo to się powtarza wielokrotnie, żeby się, niech pani się spyta, niech pani się spyta, no to ja jestem ciekawa, przecież to był demografii dla poprawienia demografii polskiej, dla zwiększenia liczebności polskiego narodu, a nie, no ludzie mówią, dlaczego Ukraińcy, no też, ja rozumiem opiekę pracowniczą, znaczy wynikającą z prawa pracy, świadczenia, jakieś, no proszę bardzo, ale nie program, który właśnie bardzo podkreśla rząd, że to jest program demograficzny, nie od ubóstwa, tylko zachęcający do rodzenia więcej dzieci polskich w Polsce, więc tu są takie pytania, które... Uważam, że powinny być, ponieważ być może rząd miał ważne sprawy, być może te maile, które gdzieś tam przychodzą, nie każdy czyta i traktuje się trochę jak wariatów. Ale mówi może... pani o swoim liście? Ja mówię o tym liście. No, tak. Nie, no ale tak, ten pani list już zdobył jakąś taką tam renomę ja publiczną, ktoś się ośmielił nie przeczytać. Nie, 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 ja wiem, ale mówię, że przedtem one były, bo ludzie mówili, pisałem gdzieś tam, nie dostałem żadnej odpowiedzi. Pisałem i tego. I ja już te listy również wysyłam do na Nowogrodzką, do władz partii, żeby tutaj też no była jakaś ocena taka realiów, że to jest bardzo ważny program, problem, że to tak może nam się wydawać, że tak, o, może ktoś nie widzi z mojego miasteczka, nikt nie widział, to nie, bardzo ważny problem, ludzie się boją, no jeśli tego nie będziemy brali pod uwagę, no to naprawdę może być trudna sytuacja i tak, tym bardziej, że zwróćmy uwagę, że Unia dwie rzeczy tutaj nie może, ona koniecznie chce nas złamać, jak chodzi o wymiar sprawiedliwości i tych migrantów. No co jest? Dlaczego? O co im chodzi? Ogóle, myśmy ich nie sprowadzali. Propos... Dlaczego na siłę i chcą nas prawie, że wywalać i wszystkie możliwe kary i kara śmierci. Ale a propos, no. O co im chodzi? To w ogóle jest takie podstawowe pytanie, o co w ogóle chodzi ze ściąganiem takich ilości? Mówię, że do pracy, tak? Bo przemysł niemiecki nie jest w stanie, tam jest ujemny przyrost naturalny. No 6,5% bezrobocie. I to no nas, właśnie, i oni, to, dobrze, to u nas, no. To u nas podobne. No, ale dobrze, ale bez opamiętania miliony właśnie, ludzi, no co właśnie, to jest w ogóle? I rozsyłanie do innych. Po reklamowej jeszcze spróbujemy się zastanowić, jaki jest cel ściągania właśnie zupełno innowierców, no tak naprawdę. To ja tam mam nie, jakieś no, tam swoje teorie. To jest podbój, no to nie jest no, innowierców, to... bo to innowierca jak sobie będzie. Przyjeżdżają tutaj zamiarem podżynania gardła, no. Oni no, tam, gdzie oni, widzi pan jak oni kobietę, są, no. No goszczeni na lepszych warunkach, od razu pieniądze, no po prostu coś okropnego. A propos pieniądze, to teraz będą reklamy. Dobrze.